3-1. Z Wielkiej Brytanii przenosimy się do Szwajcarii, gdzie rozegrano piąty etap Tour de Suisse. Dzisiaj najlepszy był Australijczyk Robbie McEwen. Trasa piątego etapu wiodła z Vaduz do Giugiasco, a kolarze mieli do przebycia 198 km. Na około 100 km przed metą od peletonu oderwało się dwóch kolarzy. Szwajcar Rubens Bertogliatti z grupy Sony Dival i reprezentujący Unibet Holender Lorenz ten Dam. O zwycięstwie zdecydował finisz z peletonu. Najszybszy na końcowych metrach był reprezentujący barwę grupy Predictor Robbie McEwen. Kolejne miejsca zajęli Włoch Daniele Benatti i Niemiec Erik Zabel. Liderem wciąż pozostaje reprezentant Luksemburga Frank Schleck, który dojechał do mety w zasadniczej grupie. Transmisja z tras Tour de Suisse codziennie w kanale N-Sport o godzinie 15:45. Gorąco zapraszam. Teraz to wszystko. Więcej informacji sportowych już za kwadrans w TVN24.